chwilę po zjedzeniu posiłku zamiast mieć więcej energii, robisz się bardziej zmęczona i ospała, albo może po chwili, po tym jak nagotowałaś się, napracowałaś się, robisz się znowu głodna, albo może po posiłku jest ci ciężko na jelitach, boli cię brzuch, czujesz się wzdęta. Pogadamy sobie dzisiaj o popularnych błędach w komponowaniu posiłków, tak byś gotując czuła się po posiłkach dobrze, miała więcej energii, czuła się lekko, by najadały cię na dłużej, by sprawiały, że masz lepsze samopoczucie, no i ogólnie po prostu żyło ci się milej, wygodniej. I się cieszę, że znamy to. Cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i na samym początku wielkie, wielkie brawa dla ciebie, że chcesz zrobić coś, co realnie pozytywnie wpłynie na twoje zdrowie, życie. Mega czat i bardzo doceniam, że jesteś. Pierwszy popularny błąd to brak źródła białka w posiłku albo bardzo mało białka w posiłku. To częsty błąd, szczególnie gdy zaczynamy jeść mniej produktów od zwierzęcych i od takiego typowego, klasycznego, tradycyjnego obiadu, tylko odcinamy produkty od zwierzęce. Na przykład jemy ziemniaczki, surówkę i wcześniej tam był kotlet, a teraz zostaje nic. Albo z jakiegoś sosu gulaszowego odejmujemy również jakiś produkt od zwierzęcy i zostaje nam makaron z warzywami. Białka, oprócz tego, że są elementem każdej naszej komórki, budują nas całych, są mega ważne, jeśli chodzi o naszą odporność, o zdrowie, regulują procesy metaboliczne, wchodzą w skład enzymów, hormonów, to również bardzo istotnie wpływają na sytość naszych posiłków. I w bonusie obniżają ładunek glikemiczny naszej potrawy. Czyli mamy mniejsze skoki i piki glukozy we krwi. Warto dorzucać do posiłków takie produkty jak nasiona roślin strączkowych, czyli fasola, soczewica, ciecierzyca, takie gotowane albo na przykład konserwowe ze słoiczka, groszek zielony czy bób świeży albo mrożony, produkty sojowe takie jak tofu, kotlety sojowe, granulat sojowy, edamame, takie mrożone edamame jest cudowną przekąską. Białko to naprawdę podstawa sycących posiłków. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie konkretnie go znajdziesz, jak jeść go więcej, jeśli jesteś zabieganym, jak jeść więcej strączków, nie stając się wielkim, wzdętym balonem, to możesz pobrać sobie darmowy e-book o wegebiałku, podlinkuję w opisie. Drugi błąd to warzywo tylko jako dodatek. Czyli piękny, pyszniutki obiad, po prostu, ale tam jest gdzieś jakby jakaś malutka marcheweczka po boku, no bo żeby było, żeby trzeba. Albo może trochę cebuli, czosnku w sosie, wiadomo, to jest już jakieś warzywo, no jest, ale o tyle milej by ci było po posiłku i lepiej byłoby długotrwale dla twojego zdrowia, gdyby warzywa były podstawą twojego posiłku. To naprawdę po prostu się opłaca. Warzywa to skarbnica przeciwzapalnych składników. To skarbnica witamin, składników cudnie wpływających na twoje jelita. Ich dodatek cudnie wpłynie na trawienie, bosko wpłynie na odporność, na twoją cerę, na włosy. Ich dodatek będzie bardzo, bardzo realnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko najbardziej zabójczych chorób w naszym obecnym społeczeństwie. Zmniejszy ryzyko chorób serca, chorób układu krążenia, nowotworów, chorób autoimmunologicznych. Oprócz tego też zwiększy uczucie sytości po posiłku, bo posiłek będzie po prostu większy, plus dodatkowo mają błonnik, co sprawi, że będzie trawił się wolniej, przez co znów będą bardziej syte i też nie sprawią, że będziesz miała takie piki glukozy, co super wpłynie na zdrowie twojej gospodarki węglowodanowej. Dlatego, gdy zastanawiasz się, co by tu ugotować, zacznij od warzyw. W sklepie na promce jest brokuł albo jest sezon na paprykę czy cukinię. Możesz zastanowić się, gdzie by mi te warzywa grały? Może zrobię sobie leczo, a może zrobię sobie sos orzechowy z brokułem. Jeśli jakieś danie typowo nie ma w sobie warzyw, zastanów się, czy może jakbym na przykład do tego sosu dorzuciła garść fasolki szparagowej mrożonej, przy czym dodatkowo się nie narobię, bo nic nawet nie trzeba kroić, to czy by to zadziałało? A może jak tam wkroję cukinię, to dalej będzie pysznie i dodatkowo będzie miał większą objętość i po prostu będę się czuła potem lepiej. Jeśli stwierdzasz, że nie pasuje ci tam warzywo, jasne, pewnie, może na przykład możesz zrobić sobie dywan z zieleniny. Jest to po prostu wrzucenie zieleniny na talerz i na to danie obiadu. Na przykład wrzucenie masy rukoli albo roszponki na talerz i na to nałożenie dla przykładu spaghetti bolognese.
Jeśli to też Ci nie pasuje, to oczywiście opcją są też sałatki i surówki do obiadu. Jeśli szukasz takich, które naprawdę są smaczne, a nie są tylko smutnym dodatkiem gdzieś tam obok, który jesz, no bo trzeba, no bo tak mówili, no bo zdrowie jelit, no bo to wszystko, o czym właśnie gadaliśmy, to zobacz te przepisy tutaj, naprawdę smaczne sałatki takie, które chce Ci się jeść. Trzeci popularny błąd to używanie masy oleju i tłuszczu, szczególnie do głębokiego smażenia, ale nie tylko. I tu szczególnie, jeśli jesteś na redukcji. I żeby było bardzo, bardzo jasne, tłuszcz w naszej diecie jest potrzebny, jest niezbędny dla naszego zdrowia i absolutnie, absolutnie nie ma się co jego bać. Tłuszczu rozpuszczalne są ważne dla nas witaminy A, D i K. Tłuszcz jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu, układu nerwowego i jest potrzebny w wielu procesach hormonalnych. Tłuszcz w potrawach również wpływa na smakowitość potrawy, również obniża jej ładunek glikemiczny i zwiększa sytość. Ale jedzenie żywności mocno smażonej, smażonej w dużej ilości tłuszczu może zwiększać stan zapalny naszego organizmu, średnio, bardzo średnio wpływać na zdrowie naszego układu krążenia, naszego serca. Dodatkowo tłuszcz jest też gęsty energetycznie, czyli w małej objętości zawiera dużo kalorii, przez co możemy w bardzo prosty sposób dorzucić sobie do posiłku dużo kalorii. I jeśli chcemy przybrać na masie ciała, jest to spoko opcja. Ale jeśli jesteśmy na redukcji, to zamiast na przykład polewać sałatkę tak olejem, oliwą, tak o, mimo tego, że oliwa jest bardzo zdrowa, to jednak nadwyżka kaloryczna już niekoniecznie. Dlatego można wtedy wziąć sobie łyżkę, łyżeczkę i tę oliwę po prostu odmierzyć. Prosty zabieg, a gdy jesteśmy na redukcji, pomoże nam oszczędzić trochę kalorii. Dla zobrazowania, mała ściągawka, jak zwiększyć kaloryczność posiłku o 100 kilokalorii ze źródeł tłuszczu. Jest to ściągawka z nowego e-booka, który teraz tworzę. Ale czwartym błędem z drugiej strony jest totalne unikanie tłuszczu. Tłuszcz jest ultraważny dla naszego zdrowia z powodów wcześniej wymienionych. Bez niego jedzenie smakuje bardziej średnio, no bo jest nośnikiem smaku i też w łatwy sposób zmniejsza indeks glikemiczny potrawy i wydłuża naszą sytość. Warto włączać do diety jego takie źródła jak dobra oliwa, dobry olej, orzechy, nasiona, pestki. Wiadomo, smażenie warto unikać, ale jeśli chcesz jednak to zrobić albo coś delikatnie podsmażyć, to wybieraj albo olej rafinowany, na przykład rafinowany olej rzepakowy, albo oliwę z oliwek extra virgin. Tak na niej można smażyć. Jeśli dodajesz jakiś olej na surowo, warto użyć tego nierafinowanego. Jakich źródeł tłuszczu polecałabym jeść mniej? Takich, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe. Znajdziemy go w produktach od zwierzęcych, w tłustym mięsie, tłustym nabiale, na przykład serach, śmietanach, w maśle, ale jest też w produktach od zwierzęcych, w oleju kokosowym i oleju palmowym. I te produkty również mogą być elementem zdrowej diety, ale warto, by nie były jej bazą. Źródło tłuszczu, którego naprawdę polecam Ci unikać ile się da, to tłuszcze trans. One bardzo niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, na zdrowie naszego układu krążenia, serca. One często mogą być w słonych przekąskach, w chipsach, w krakersach i jak je wykryć? Jeśli w składzie są częściowo utwardzone albo uwodornione oleje czy tłuszcze, to najprawdopodobniej jest duża szansa, że są tam kwasy tłuszczowe trans. Prosta zasada, unikamy w składach częściowo utwardzanych, uwodornionych tłuszczów olejów. Piąty błąd to węglowodan z węglowodanem. Czyli potrawy takie jak curry z ziemniakami z dodatkiem ryżu, tortilla napakowana ryżem, ziemniaczki z faszerowaną kaszą albo ryżem, papryką czy cukinią, czyli weselny wege klasyk. Po prostu zawsze na każdym praktycznie weselu wege opcji jest faszerowana cukinia, faszerowana papryka, po prostu świetny, świetnie najadający na całe wesele posiłek, po prostu... Jeśli są tu wege ludzie chodzący na wesela, dajcie znać, jakie są u was. Ja po prostu, no albo to, albo ryba, jako wege opcja. Nie no, zdarzyło się kilka razy inaczej, ale no, ja nie wiem, co jest z tą branżą weselną. I znów, węglowodany to absolutnie nie jest nic złego, to coś koniecznego dla naszego zdrowia. Są wyłącznym dobrym źródłem energii dla naszego mózgu i czerwonych krwinek. Pełnią biologiczne funkcje w naszym organizmie, na przykład budują niektóre komórki. Ale jeśli są same albo w większości w posiłku, to taki posiłek bardzo szybko może podnieść nam poziom glukozy we krwi, który może potem dość szybko spaść.
Przez to po posiłku jest duża szansa, że będziemy zaraz głodne, że zrobimy się ospałe, zmęczone i zamiast ten posiłek podnieść nam energię, sprawić, że no chce nam się robić rzeczy, to jakby za chwilę zrobimy się śpiące, zmęczone i to nie taki jest tego cel. Dodatkowo duże skoki poziomu glukozy we krwi są średnio korzystne dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszej gospodarki węglowodanowej, mogą zwiększać ryzyko na przykład cukrzycy. Dlatego zadbaj o to, by w daniu były źródła i białka, i tłuszczu, i węglowodanów, i wiadomo, jak najwięcej warzyw czy owoców. Możesz starać się, by rozkład objętości tych składników na Twoim talerzu wyglądał mniej więcej tak, że połowę talerza stanowią warzywa i owoce, po około 20-20% źródła białka, źródła węglowodanów i reszta źródła tłuszczy. Korzystaj z przepisów, które znasz i które lubisz i w których po prostu podmieniaj sobie te źródła danych makroskładników, przez co łatwiej będzie Ci wykorzystać to, co już masz, to, co lubisz, zużywać to, co już masz otwarte, bo w większości przypadków, gdy w przepisie jest fasola, a Ty masz otwartą w lodówce ciecierzycę, to spokojnie ta ciecierzyca również zadziała. Dzięki takiej zmianie zyskujesz też o wiele więcej swobody w Twojej kuchni i swobody w wykorzystywaniu tego, co masz, tego, co jest teraz w stanie, czy tych składników, które najbardziej lubisz. Na marginesie zdradzę Ci, że tworzę teraz e-book ze schematami zbilansowanych posiłków. Dostaniesz tam schematy kilkudziesięciu posiłków na konkretną kaloryczność, konkretne makro, gdzie tylko możesz podkładać sobie dane składniki, te, które masz, te, które lubisz. I masz pyszne, zbilansowane danie, bez rozpisek, bez sztywnych zasad, a dalej czując się świetnie, mając więcej energii i jedząc to, co lubisz i to, co już masz. Możesz się zapisać na listę zainteresowanych poniżej. Ja się maks jaram. Szósty błąd chyba? Trochę się jak zwykle gubię w liczeniu. To jednolity, monotonny smak. Może niektóre osoby, dla niektórych osób to będzie spoko. Nie wiem, szczerze daj znać. Ale czy dla Ciebie takie posiłki brzmią ok? Super słodka owsianka na mleku z miękką gruszką i słodką czekoladą. Kwaśny smoothie ze szpinaku i kiwi z pomarańczą do zagryzienia obok. Sama mocno gorzka czekolada z tahini. Ale mówimy tu o czekoladzie takiej 80-90%. Słony wegerosu z dodatkowym sosem sojowym i pieczarkami. Banan ze słodką czekoladą i karmelem. Sałata z dressingiem z samej oliwy i soli. No coś tu nie gra, co nie? Mamy tu mocno jednolite smaki. Już tłumaczę. Mamy 5 podstawowych smaków. Słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. I im więcej mamy różnorodnych smaków w jednym daniu, tym smak jest o wiele pełniejszy. Zapewne wiesz, gdzie znaleźć smak. Słodki, kwaśny i słony. Gorzki znajdziesz w musztardzie, tahini, sezamie, rukoli, gorzkiej czekoladzie, kawie czy herbacie, a umami jest to taki typowy smak wywarowy, mięsny, w wege posiłkach też znajdziemy go w pieczarkach, w pomidorach, w fasoli, mają go wywary warzywne, sos sojowy, grzyby, pieczarki, miso, kiszonki, tego typu produkty. Komponując potrawę, warto dorzucać do niej produkty, które tych smaków mają jak najwięcej i to jak najwięcej tych różnorodnych, albo łączyć ze sobą takie produkty, które te smaki mają takie przeciwne. O. Najlepiej zobrazują Ci to przykłady. Jeśli robisz owsiankę, która jest słodka, jest z masłem orzechowym, to super będą pasowały do niej na przykład maliny, które dodadzą jej kwaśnego smaku, albo pomarańcza. Coś, co sprawi, że ten smak nie będzie taki mulący, ciężki, tylko słodki. Jeśli robisz deser czekoladowy, możesz dorzucić do niego dosłownie maciupką szczyptę soli. To podbije słodki smak i sprawi, że ten czekoladowy słodki smak będzie pełniejszy. Pieczesz bataty, są one słodkie. Możesz dorobić sobie do nich sos z musztardy, która jest gorzka, albo tahini, dorzucić do nich rukolę, która również ma goryczkę, albo trochę granatów, które dodadzą tutaj kwaśności. Dlatego nasze mamy czy babcie często do pomidorówki dodawały trochę cukru, żeby właśnie przełamać tę kwaśność. Dlatego w pizzy mamy sos pomidorowy, który jest kwaśny i umami. Mamy tam słony ser, mamy tam gorzką rukolę. Robiąc jakiś posiłek, możesz przeanalizować, czy możesz dodać tam jakiś składnik, który doda dodatkowego smaku. Możesz też pod ręką w kuchni mieć produkty, które w szybki sposób dodadzą dużo smaku. Do wytrawnych dań takie produkty jak zioła, przyprawy, sos sojowy, dressingi, musztardę, majonez, oliwki, płatki drożdżowe. Dodaj na słodko czekoladę, aromat waniliowy, odżywkę smakową, cynamon.
Dzięki nim w szybki sposób dosmaczniesz zdrowe dania, a jakby nie ma sensu robić zdrowych dań, które nie będą ci smakować, bo po prostu nie będzie ci się chciało ich jeść. Nie oszukujmy się. Może przez chwilę się przemęczysz, ale na dłuższą metę jest to ultra, ultra ważne, żeby te zdrowe posiłki ci po prostu smakowały, żeby no chciało ci się je jeść. Kolejny błąd to jednolita konsystencja dania, czyli jedzenie na przykład zupy krem z ugotowanymi ziemniakami, albo na przekąskę jedzenie chrupiącej marchewki z pestkami dyni i krakersami. Czy jedzenie smażonego ryżu z chrupiącymi warzywami i chrupiącym tofu, bez żadnego sosu. Warto w posiłkach łączyć ze sobą produkty, składniki o różnych teksturach. Coś miękkiego z czymś twardszym, coś chrupiącego z czymś bardziej kremowym i tak dalej. Tekstura to bardzo ważny element smakowitości potrawy i również bardzo wpływa na to, czy będzie ci się chciało jeść zdrowe jedzenie, czy nie. Jeśli robisz zupę krem, posyp ją chrupiącymi grzankami, podpieczonym tofu czy ciecierzycą albo pestkami dyni czy orzechami. Jeśli zrobiłaś budyń owsiany, to posyp go pestkami albo orzechami, dodaj pokrojone, twarde, chrupiące jabłuszko. Jeśli robisz sałatkę z miękkimi warzywami, dorzuć do niej startą marchewkę, pestki dyni. Jeśli ugotowałaś kremowy sos do makaronu, podaj go z podpieczonym tofu. Bonusowy dodatkowy punkt, warto zastosować to nie tylko do konkretnych potraw, ale planując cały jadłospis, żeby w ciągu dnia mierzyć jak najbardziej konsystencję i smaki. Jeśli na śniadanie jadłaś kremowy budyń owsiany, to na lunch może już niekoniecznie będzie tak chciało ci się zjeść zupę krem, a na przykład może bardziej siądzie ci jakaś chrupiąca sałatka. Jeśli na śniadanie jadłaś chrupiące grzanki, to na lunch może można rozważyć coś innego niż na przykład chrupiące ziemniaczki. Chociaż ja chrupiące ziemniaczki przygarnę chyba zawsze i wszędzie, więc w sumie to oczywiście you do you i często możemy mieć bardzo mocną preferencję do chrupiących rzeczy albo do kremowych rzeczy. Ale możesz się zastanowić, czy na przykład jeśli zjadłaś wytrawne śniadanie, to nie bardziej chciałbyś się czegoś słodszego na lunch, albo jeśli miałaś słodziutkie śniadanie, to może z większą ochotą zjadłabyś wytrawny lunch. W ogóle daj znać, co ty myślisz, czy ty uważasz to za błędy, czy nie, które z tych wszystkich popełniasz, popełniałaś, a które totalnie olewasz i uważasz, że są dla ciebie okej, tak jak jest. Jestem bardzo ciekawa twojego zdania, a jeśli nie chcesz popsuć sobie zdrowia rzeczami, które w social mediach stały się znormalizowanym zaleceniem dietetycznym i czymś, co jest normalne i wręcz prozdrowotne, a totalnie nie jest i może być wręcz niebezpieczne i naprawdę nie wiem, czemu te rzeczy są tak znormalizowane, to koniecznie zobacz ten film tutaj. Bardzo doceniam, że jesteś. Do zobaczenia już wkrótce.